Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, piątkowy poranek w TOK FM, za kwadrans ósma w tej chwili. I jest z nami Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Za chwilę będzie o kolei, ale muszę zacząć od czegoś, co jest jednym z hitów mediów od wczoraj przynajmniej, zwłaszcza portali mediów kolorowych. To jest zwolnienie Grzegorza Rogińskiego. Sprawa pozornie błaha. Fotograf premiera, 60 lat, wybitny fotografik, wybitny specjalista od fotografii wizerunkowej, od portretów, nagradzany, ceniony, pracował w kancelarii premiera. Wyrzucili go, nie wiadomo dlaczego. Jak, panie ministrze, tak, jak żyć, panie premierze, jak żyć, panie ministrze, jak nawet w kancelarii premiera człowieka wybitnego w takim wieku wywalają z roboty? Po pierwsze muszę powiedzieć, mam w dobrej pamięci pana Rogińskiego. Rzeczywiście bardzo sympatyczny człowiek, bardzo często nam towarzyszył w różnych wyjazdach zagranicznych, jak jeszcze pracowałem z panem premierem w kancelarii premiera jako szef jego gabinetu. No jest takie zdjęcie dziś w fakcie. No tak, premier patrzy na niego z zainteresowaniem, a pan z wyraźną sympatią. Tak. Ja tam rzeczywiście znalazłem się ciekawy, ale okej. Mówiąc zupełnie poważnie o sprawie, bo sprawa jest oczywiście poważna, dotyczy człowieka. Natomiast symboliczna. Natomiast nie robiłbym z tego żadnego szczególnego manifestu politycznego. Po pierwsze, z tego co wiem, z CIR-u w ciągu ostatnich kilku lat odeszło kilka osób z pracy w różnym wieku. Tam średnia wieku jest od 23 lat do 63 w CIR-ze, bo nawet się zainteresowałem wczoraj. Zresztą sam byłem pytany na swojej konferencji prasowej o ten przypadek. Nie ma tam żadnej intencji ani nic złego. Po prostu dochodzi do redukcji etatów. Wszyscy przecież z jednej strony oczekujemy od administracji rządowej, centralnej, że będzie się redukowała. Że jest, bardzo często używamy tego argumentu. Ale co to za redukcja, jak się zwalnia człowieka? Ale zawsze się zwalnia. Samą pracę się powierza zewnętrznej firmie. To powiedzieć, tak. Co to jest za logika z punktu widzenia państwa? Właśnie jest w tym słuszna logika. Po pierwsze, jest oczekiwanie, że państwo będzie mniejsze, będzie tańsze, ale wydajniejsze. Nic kosztem wydajności. W związku z tym, jeżeli redukujemy zatrudnienie, to niestety redukcja zatrudnienia pod tym takim bezdusznym hasłem kryje się zwalnianie ludzi. No nic innego. No niestety zwalnianie ludzi. Więc czasami dotyczy to 20-parolatka, który pracuje w administracji rządowej, 30-parolatka, 40, a czasami 60-latka. I tutaj wiek nie ma nic wspólnego. Ja przynajmniej mam takie podejście. To, czy ktoś jest wydajny i to, czy ktoś może na przykład świadczyć usługi, tak jak w przypadku usług fotograficznych, przecież może spokojnie świadczyć jako zewnętrzna firma. Ale temu Rogińskiemu nawet tego nie zaproponowano. Ja nie wiem, nie chciałbym wchodzić... wskoczył na to miejsce. Panie redaktorze, prosiłbym, żebyśmy abstrahowali od konkretnego nazwiska. Ja rozumiem, że to jest smaczne, bo to jest... Nie wiem, taki kazus właśnie mamy, który... Już nie chcę tego przeciągać długo, prawda, bo są inne rzeczy ważne, ale... To jest taki kazus pokazujący nieludzką twarz administracji publicznej. No niestety, redukcja zatrudnienia jest nieludzka. Ja sobie zdaję sprawę z tego, ale niech pan, panie redaktorze, jeżeli chcemy redukować koszty naszego funkcjonowania jako administracji centralnej, rządowej, to ja zawsze stawiam moim urzędnikom pytanie. Po pierwsze, zastanówcie się to, czy ten stan osobowy, który jest potrzebny, jest wystarczająco wydajny, czy praca ludzi, których dzisiaj mamy na stanie, jest wydajna, czy nie. Jeżeli jest wydajne, to jest wszystko w porządku. Jeżeli jest niewydajne, to zastanówcie się, jak to zmienić. Po drugie, czy są usługi na przykład? Usługi transportowe, samochody, kierowcy, czy to nie może być na zewnątrz? Dlaczego fotografik ma być na etacie w kancelarii premiera? Tego kompletnie nie rozumiem. No naprawdę, z całym szacunkiem dla fotografików. Przecież spokojnie taki fotograf może świadczyć usługi na podstawie firmy zewnętrznej, zwykłego kontraktu, współpracy. Nie płacić ZUS-u i wtedy budżet sam będzie... Sam płaci sobie ZUS. Jest panem swojego losu, sterem i okrętem. No to jest ten mechanizm. Parę milionów ludzi w ten sposób pracuje budżet w naszym kraju. Moja żona jako dentysta też prowadzi własną działalność gospodarczą i nikt się nie zastanawia nad tym, czy ma etat, czy nie ma. Ale radzi. Daje radę. Radzi, bo jest operatywna i jest dobrym stomatologiem przede wszystkim. Zostawiamy żonę, dobrze? Dobrze. Serdecznie pozdrawiam. Już dzisiaj ją zobaczę, więc się cieszę pewnie dlatego. Święta i w ogóle wszystkiego najlepszego. Aby nikogo zęby nie bolały. I o kolei. Nie boi się pan, że w
wpuszczenie w tak specyficzną instytucję jak PKP, jak kolej. To jest kultura kolejarska, no wszystko wiadomo. Człowieka kompletnie z zewnątrz, który nigdy nie miał z tym nic wspólnego. Że to spowoduje, że on po prostu się tam, no mówiąc krótko, nie da rady. Mhm. Jest oczywiście gdzieś z tyłu głowy zawsze taka obawa, ale ja przyglądam się i już staram się od pierwszych dni mojego urzędowania poprawić to, co się da szybko poprawić, bardzo często na zasadzie ręcznego sterowania, ale wiele rzeczy udało się już dobrego zrobić. Ja widzę tam, jeśli chodzi o PKP S.A., że jest potencjał ludzki. Tam są dobrzy fachowcy, znający kolej, zaangażowani w projekt, którym się chce. Natomiast ale potrzeba jest nowych kompetencji. Ja bym chciał, żeby tych ludzi, których już mamy w PKP, bardzo często, jak powiedziałem, fachowych i dobrych, żeby ich uzupełnić o pewne kompetencje, których tam nie widzę. Kompetencje związane z zarządzaniem rynkiem, zarządzaniem finansami, znajomość rynków finansowych, zarządzanie kapitałem, pozyskiwanie środków z rynku, emisję obligacji, chociażby, no ja mówię o czterech zadaniach, które stawiam przed nowym zarządem. Program taborowy, czyli modernizacja i zakup nowego taboru dla PKP Intercity. To są miliardy złotych. My z budżetu państwa tych pieniędzy nie znajdziemy. Spółka musi znaleźć te pieniądze na swoje cele rozwojowe. Po drugie, program rewitalizacji linii. Żeby nie stracić pieniędzy unijnych, musimy przyspieszyć inwestycje na kolei poprzez chociażby rewitalizację linii, czyli przywrócić zdolności techniczne na obecnych szlakach, które utraciły te zdolności techniczne. I przykładem zawsze pokazuję, jak w 4 lata, niecałe 4 lata przyspieszymy przejazd między Warszawą a Wrocławiem z blisko 6 godzin dzisiaj do 3,5 poprzez rewitalizację, nie poprzez wielomiliardowe modernizacje jak na S65, ale poprzez pewne zmiany i przywrócenie zdolności technicznych szlaków. Po trzecie, program rozjazdowy, czyli wymianę zwrotnic. Tam, gdzie nie prowadzimy rewitalizacji, gdzie nie prowadzimy modernizacji, są miejscami takie tak zwane wąskie gardła, jeszcze stare, ręczne zwrotnice. Chciałbym, żebyśmy te rozjazdy zmienili na automatyczne, czyli bezpieczniejsze. I po czwarte, program przejazdowy. Za dużo Polaków ginie na torach potrąconych przez pociągi. Mamy kilkanaście tysięcy niestrzeżonych przejazdów kolejowych. Bardzo bym chciał, żebyśmy do 2015 chociaż 2000 tych przejazdów zmodernizowali, czyli podnieśli do automatycznego, bezpiecznego poziomu. Skąd pan się taki mądry zrobił w sprawie tych kolei? Uczę się. Od kogo się pan uczy? Od dobrych ekspertów i kolejarzy, bo ja wychodzę z założenia, że rolą menadżera, w tym wypadku menadżera politycznego, można by powiedzieć, jest rolą, jest uczyć się i słuchać mądrzejszych od siebie. I wychodzę z tego założenia i widzę, że zgromadziłem zespół ludzi naprawdę bardzo fachowych, dobrze przygotowanych, znających i kochających kolej. Uczę się i uczę się również tej miłości do kolei. Mm-hmm. I teraz, ale nie dlatego, że jestem entuzjastą kolei. Nie jest ale pan entuzjastą kolei? Jestem. Wierzę w to, że to jest bezpieczny i przede wszystkim ekologiczny również środek transportu publicznego. Ale uważam, że Polacy zasługują na to, żebyśmy jeździli w ciągu 4, najdalej 5 lat po zmodernizowanych, bezpiecznych szlakach z normalną prędkością. Normalną prędkością i w czystych i do nowych wagonach. Znaczy, uważam, że to jest po prostu potrzebne. A z drugiej strony jeszcze zapakujemy kilka miliardów złotych w polską gospodarkę, czyli pobudzimy trochę rynek w czasie kryzysu. To zawsze jest dobre. No. No dobrze, ale teraz pan Karnowski usiądzie i jak rozumiem, on będzie ma przed sobą tę samą drogę, którą pan przeszedł od kiedy się pan dowiedział, że ma pan być teraz fachowcem od kolei między innymi. Czyli znowu ileś miesięcy, jak rozumiem, będziemy mieli władzę uczącą się. Nie, w tym zarządzie ja ten zarząd zmniejszyłem do 3 osób. To są menadżerowie zatrudnieni na podstawie kontraktów menadżerskich z godnymi wynagrodzeniami, naprawdę godnymi wynagrodzeniami jak na polskie warunki. To jest około kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc to są dobre pieniądze, ale to są naprawdę menadżerowie, którzy takie pieniądze zarabiają i zarabiali i są gwarancją tej jakości, której ja potrzebuję w kolei. W ramach trzyosobowego zarządu jest prezes, pan Jakub Karnowski, doktor SGH, no naprawdę wybitny finansista, znam go również wiele lat z tej strony profesjonalnej. Jeden z dyrektorów zarządzających Banku Światowym przez wiele lat, teraz zarządzający wieloma miliardami złotych w PKO TFI. Zgodził się przyjąć tę trudną robotę i z tego powodu się cieszę i ma dwóch zastępców. Dotychczasową panią prezes PKP S.A., panią Marię Wasiak,
prawniczka, świetna, kompetentna kobieta, świetnie znająca również kolej. I drugi zastępca to jest pan Piotr Ciszkowicz, dotychczasowy, również doktor ekonomii, dotychczasowy główny ekonomista Ernst & Young, potężnej, wielkiej firmy konsultingowej, doradczej. I uważam, że to jest świetna synteza i tego doświadczenia kolejowego już ze spółki, wiedzy insajderskiej ze spółki, a jednocześnie tych kompetencji, które ja uważam, że są dzisiaj niezbędne w PKP, bo PKP jest... Czyli żadnego kolejarza nie ma we władzach kolei. Ale wiele lat już nie było. To też, żeby była jasność. A zresztą ja nie fetyszyzowałbym znaczenia wykształcenia w stosunku do zajmowanej funkcji. Znaczy nie jest tak, prezes Orlenu nie jest nawciarzem. To chyba przejdzie do historii polskich skrzydlatych słów. Dlaczego? Nie fetyszyzowałbym, jak on powiedział, nie fetyszyzowałbym wykształcenia w roli pełnionej funkcji. Wykształcenia takiego zawodowego w stosunku do pełnionej funkcji menadżerskiej na przykład, dlatego że od razu jestem gotów pokazywać przykłady. No, prezes Orlenu nie jest nawciarzem, a świetnie zarządza gigantyczną spółką. Prezes PGNiG-u, z tego co wiem, też nie jest gazownikiem i można byłoby mnożyć tego rodzaju przykłady. Więc przede wszystkim PKP ma zadania finansowe. To jest 4,5 miliarda długów w PKP i wiele miliardów potrzeb rozwojowych. Ja oczekuję, że ten zarząd znajdzie pieniądze na rozwój przede wszystkim i na spłatę długu w drugiej kolejności. Na obsługę zadłużenia, jak się elegancko. Obsługę zadłużenia, tak się fachowo mówi rzeczywiście. Dalej to są te cele rozwojowe, o których mówiłem. Dalej to jest postępująca kontynuacja procesu prywatyzacji, konsolidacja spółek. A spółek jest za dużo, one są rozproszone, nie ma porządku korporacyjnego w PKP. To są dzisiaj rzeczy, które ja definiuję jako największe zagrożenia dla tej firmy. Tam każda spółka funkcjonuje sobie, a nie w ramach grupy. No tak nie powinno być. Ja uważam, że trzeba, dlatego biorę menadżerów z rynku, żeby przywrócili porządek korporacyjny, zintegrowali spółki kolejowe. Czyli będziemy się wycofywali z tej reformy, którą o ile pamiętam, to rząd pana Buzka. Nie będziemy się wycofywali. Ja nie chcę tworzyć na nowo jednej firmy PKP. Uważam, że ten system, który jest, czyli polskie linie kolejowe, nasi dwóch narodowych przewoźników, cargo i pasażerski, czyli PKP Cargo, PKP Intercity, do tego telekomunikacja kolejowa, która jest w procesie prywatyzacji najbardziej zaawansowana, i PKP Energetyka, to są główne spółki. Ale oczywiście trzeba przejrzeć piętro niżej, co się dzieje pod tymi spółkami. Dzisiaj nie mam pełnej wiedzy, no trudno, że... One mają spółki. One mają całe mnóstwo spółek zależnych i będą również oczekiwać od nowego zarządu, że przejrzy to wszystko. Czy one są zasadne? Może są zasadne. Może, ale generalnie trzeba to wszystko przepatrzeć i wpuścić świeże powietrze. Panie ministrze, kolej to jest taki wyjątkowy element infrastruktury państwa, który w wielu krajach jest traktowany jako raczej funkcja integracyjna, niż czysto ekonomiczna. Tak? Myśmy przez 20 lat... Ma ważną funkcję społeczną kolej, bez wątpienia, tak. Tak. Myśmy przez 20 lat zamykali masę tras kolejowych, masę połączeń kolejowych, często odcinając jakieś obszary i od możliwości gospodarczych, i od rynku pracy, i tak dalej, i tak dalej. Czy pan chce tę filozofię zmienić? Czy też te nominacje osób, o których się mówi, że są związane z środowiskiem Leszka Balcerowicza, a więc tym raczej nieoptującym za silną koleją, czy też te nominacje raczej mówią o zapowiadają radykalizację tego trendu? My musimy prowadzić w Polsce taką politykę zrównoważoną, jeśli chodzi o transport. Ja wierzę w kolej, że kolej rzeczywiście może być tym istotnym elementem uzupełniającym, czy może nawet podstawowym, jeśli chodzi o transport publiczny w naszym kraju, ale oprócz tego jest jeszcze transport oczywiście samochodowy i transport lotniczy. Każdy w swoim sektorze powinien funkcjonować. Ja wierzę, że ten zarząd i takie też zadania przecież stawiam przed tym zarządem. Nie zadania zwijania PKP, tylko rozwijania PKP. Jeżeli ja w pierwszej... Wydaje mi się, że to jest nowa melodia. Czy jest taka, żeby było więcej połączeń, czy żeby było więcej rentownych połączeń? Wydaje mi się, że to jest nowa melodia, jeśli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Transportu, kiedy minister mówi po pierwsze rozwój, a nie po pierwsze obsługa długu. Tak? Jeśli prywatyzacja to mądra i nakierowana na rozwój
spółek kolejowych, a nie wyłącznie na taką doktrynalną spłatę zadłużenia. Bo oczywiście zadłużenie jest ważne, trzeba je obsłużyć, spłacić, ale przede wszystkim rozwój. Więc i tu chyba to bardzo bym chciał, żeby to dobrze wybrzmiało. Zatem rozwój, rozwijanie, a nie zwijanie. I takie zadania stawiam przed zarządem PKP. Gdyby się pytał mi pan jeszcze o sieć. My mamy w Polsce bardzo bogatą sieć kolejową, naprawdę. Momentami powiedziałbym za bogatą. Wiele linii jest niepotrzebnych, zdezelowanych już i one nie są potrzebne do zbudowania sensownej sieci transportowej. O tym mówiłem, że trzeba patrzeć kompleksowo na duży obrazek. Zawsze patrzeć, jak wygląda sieć drogowa, lotniskowa i do tego kolejowa jako podstawowa. Natomiast no, prawie 20 tysięcy kilometrów linii kolejowych, no to jest jak na nasz kraj i nasze potrzeby trochę za dużo, więc po pierwsze trzeba zracjonalizować tę sieć, bo ja bym chciał mieć racjonalną sieć, ale bezpieczną, szybkie połączenia między głównymi aglomeracjami w Polsce, również ten ruch podmiejski, żeby był komfortowy, żeby niekoniecznie wszystko się musiało dziać w centrach miast. Już przewaliłem program, przepraszam. To już nie powinno być na antenie. Minuta po 8. Zdrowych i spokojnych świąt za tym. Nawzajem, panie ministrze, także na kolei mam nadzieję tym razem się uda.